Nie? Nie. Kebaby do kebaba. My mamy już tak powinna wyglądać. Okay. I to jest drugi odcinek. Pierwszy odcinek zrobiliśmy te kurczaka, jak pamiętacie. I teraz będziemy dodawać to, żeby to było tak, żeby się upiekło więcej, żeby sól nie poszło. I teraz też musisz małe pomidorki jeszcze nie. I to, jak nie wiecie, ale to wszystko i musimy olej. Żeby podsmażyć? Tak. I żeby się nie przykleiło. Więc tutaj właśnie mamy taką i teraz my musimy zapalić światło, jak widzisz. I jak widzicie, my mamy tam olej. Tylko na kamerze nie widać. Ja to właśnie usunię. I musisz wszędzie tak przesunąć. I wy musicie to. I to jest taki, nie wiem. Nie wiem, co to jest, ale to musi być też. Czy to musimy użyć? I musimy taki wrabek. Więc na pierwszy musimy to. I to. To wszystko. I jak będziecie widać moje... mój odcinek, kiedy to będę robić na kwiatek wielki i pomaluję go, to zobaczcie to. I to będzie bardzo fajne. Będzie taki wielki. Od kamery, od samej kamery. Więc nie musimy cebulę albo coś do pieczenia. Bo my tylko musimy zrobić roll. I nie wiem, co to jest w środku. Ale to powinno być też. To, żebyście pamiętali. I to, żebyście pamiętali. I potem dodajmy kurczak. I to. I to już jest użyte i to, więc wiecie, co ja zrobię? Szukamy tutaj, powinien być klip, zrobienia, te, nie wiem, gdzie są, ale są gdzieś. Szukam je, nie widzę je. Więc musimy potem przekroić wielkie pomidorki. Wtedy one będą w środku tego roll i ten kurczak też. I ja poczekam tutaj. Właśnie słuchałam Przygody Matrułka, jest bardzo fajne. Więc już kroi tata i musisz przekroić też. I na małe kawałki też. Takie małe kawałki, jak ty możesz. I jak wy wiecie, robimy takie rolls, ale nie wiem, jak one się nazywają. Fajta. Śmieszne imię. Ile tutaj kleju na moim studiu. Uuu.
Teraz wszystko. Dobra. Więc przekroj. Musimy mieć dwa pomidorki. Dwa albo trzy. Więc. Też musimy duże pomidorki, które można się kroić. I które można upiec. I musimy taki sos. Więc musicie mieć taki kupić. Jak wy nie macie, a jak tak, to możecie po prostu użyć. Jak nie chcecie, to możecie sobie zrobić. Moje. Więc już tutaj tak powinno być pomidorki i powinno być 17 albo 19 albo 18. I mam taką spódnicę. Nawet nie zmieści się na kamerę. Więc coś z lodówki musimy i musimy naturalny jogurt. Tylko troszkę, bo to ma alergię. I to będzie trochę sosu. To będzie ten sos. I ketchup musimy. Więc. Musimy taki ketchup dla dzieci i dla dorosłych. I trochę odsunę się od tutaj, bo jest bardzo głośno, jest to wszystkie. I musimy też naturalny jogurt i trochę, bo mam alergię. Ale naprawdę możesz dużo albo mało, ile chcesz, albo średnio. I zapomniałam wam powiedzieć. No, na samym początku musicie też mieć kiełbasę, znaczy kurczaka, jaki chcesz. I potem musisz przekroić, ale na samym początku musisz umyć, bo będzie brudny. I właśnie mam katar, więc pójdę do łazienki. I pokażę wam naszą łazienkę, bo muszę papier sobie wziąć, więc dobrze, że tutaj jest bardzo cicho. I... nie! Dobra, to jest nasza łazienka. Fajna. Tak! Prawie gotowe. Teraz będziemy nakładać. Teraz będziemy nakładać sól na pomidorki. Dobra. Teraz ty będziesz robić. Uwaga. Jesteś gotowa? Tak. Teraz ja będę coś robić. Bo tata nie może na dwa ręce. Ja będę to robić. Łyżeczkę. Ja będę miała. Nakładasz pomidorki tutaj trochę. I potem. Tak. I tego. Robisz sobie sama. I teraz muszę pomidorki trochę. Trochę pomidorków. Tyle pomidorków. Powinno być 10 albo 9. I teraz sweet corn. I parę sweet corn. Nic jak ci trochę wypadnie, ale my musimy troszkę jogurtu, bo mam alergię. Tyle. Uwaga, zacznij kurczak. I idzie kurczak. On tylko musiał zrobić kurczak i na tego ketchup. Więc trochę i teraz musimy, bo tak
zawinąć. Zawinąć. I masz. Tak powinna wyglądać. Piękne. Gotowe. Teraz tak Tosia idzie i je. Pokażesz nam, jak będziesz jadła. I... Oko, uwaga. Siadaj i jedz. Smacznego. Życzymy smacznego. Jakie dobre. Gorące?